Cześć, witam Was, Tomek z Ginartu. Jest wieczór, 21. Za oknem pada deszcz. Nadciąga listopad, to koniec października. Mamy depresję z Kubą. Myślimy o tym, co będzie dalej z nami. Czy te akwaria przetrwają? Co się stanie ze sklepem, kiedy umrzemy? Czy to w ogóle ma sens? Pytacie mnie o zbiorniki. Jakie są piękne. A tak naprawdę są okupione naszą pracą, krwią i łzami, nieprzespanymi nocami, depresją, w ogóle marnym naszym życiem. Myślicie, że prowadzenie sklepu to taki super biznes? Nie, to jest kurwa walka o przetrwanie. Ja już nie mam siły. Kuba też, on już ledwo słania się na nogach, trzyma się tego aparatu jak ja tego mikrofonu. I to jest jedyne kurwa światełko nadziei. Ten mikrofon trzyma nas tutaj przy życiu, jego aparat. Jesteśmy jak ta kurwa brzanka, która zdechła właśnie w krzakach. Jak ta jest kurwa kondycja naszej akwarystyki. O, tu, tak to wszystko kurwa wygląda. Koniec pierdolenia, zaczynamy nagrywanie. Trzeba ją usunąć, kurwa. Cześć, witam Was, Tomek ze studia Ginart. Pisaliście kiedyś w komentarzach właśnie pod zdjęciem z tego akwarium, że chcielibyście coś o nim się dowiedzieć, żebym opowiedział o tym zbiorniku. Podoba Wam się i wzbudził Wasze zainteresowanie. Dlatego ten filmik, postaram się przybliżyć krótko historię tego zbiorniczka, bo tak, jest już historyczne, jak większość akwariów u mnie. Ja nie mam nowych zbiorników, staram się wyciągnąć z nich jak najwięcej. Ten zbiorniczek będzie miał chyba też gdzieś koło 2 lat, może nawet troszeczkę więcej niż 2 lata. Przez te 2 lata przeszedł metamorfozy. Jeśli mi się uda gdzieś tam zebrać wszystkie zdjęcia, to może by się gdzieś Kuba w filmie to wkomponował, jak on wyglądał od samego początku. Natomiast to, co widzicie teraz, to jest, wydawałoby się, jego schyłek, ale nie, myślę, że ten zbiornik pociągnie jeszcze kilka ładnych miesięcy, bo trzyma się całkiem nieźle, wygląda dobrze, nie ma z nim problemów pielęgnacyjnych. No wiadomo, jak taki stary zbiornik ma jakieś tam mankamenty, troszkę glonów się pojawia, przede wszystkim krasnorostów. Ja z nimi walczę raz z powodzeniem, raz z mniejszym powodzeniem, ale generalnie uważam, że zbiornik jest na plus. Nie ma przy nim wiele pracy, oprócz takiej co 2-3 tygodnie bardziej gruntownej wycinki. Rośliny rosną swoim własnym życiem. Fajnie się trzyma, więc głupio byłoby go już likwidować. Kilka słów o nim. No, akwarium 150x50, dwa filtry, tak jak zawsze, CO2. Na górze świecą hyperspoty. To są moje pierwsze hyperspoty, świecą na tym zbiornikiem od momentu swojej premiery. Dostałem je od Karola zaraz po tym, jak pojawiły się na rynku. Doskonale sobie radzą. Nie zamieniłbym je na inne lampy. A samo akwarium, tak jak już powiedziałem wcześniej, przechodziło różne metamorfozy, ale główne jego założenie pozostaje bez zmian. Czyli kamienie dragony, jest tutaj przeszło 150 kg dragona ułożonego, poklejonego. Czasem niektóre skały troszkę się zmieniają, swoje miejsce położenia. Nie wszystkie są sklejone po prostu ze sobą na stałe. Ale za dragonami jest no kilkanaście kilogramów, nie pamiętam teraz, 10-12 worków podłoża aktywnego. Tam była Ada Amazonia, później było podsypane Prodibio przy jakiejś tam zmianie aranżacji. Z przodu jest część podłoża aktywnego, później zasypane to zostało piaskiem. No tak jak mówię, no, przez te 2 lata akwarium przechodziło różne metamorfozy. Ale od jakiegoś, nie wiem, pół roku praktycznie rośnie sobie swoim własnym życiem. Pozwalam roślinom, żeby przejęły nad nim kontrolę. Niektóre tylko sobie podcinam, ewentualnie usuwam nadmiar. Co do roślin. Staurogena repens, Monte Carlo, gdzieś przebijający się Eloharis, dużo mchów, troszkę wątrobowców, Rotala, Ludwigia, Hygrofilia, co tutaj jeszcze jest, tutaj z tyłu ta fajna kępa, która wyszła ponad wodę, to jest Poligonium. No i takie troszkę dzikie akwarium.
Co więcej, no jeśli tam śledzicie mój profil na Facebooku, to widzieliście, że to akwarium miało chyba wszystkie kolory tła już za sobą. Miało niebieskie, miało czarne. Nie było tła, było takie tło z Ady cieniowane, taki gradient od zielonego do jasnego. Od jakiegoś czasu jest białe i z białym tłem podoba mi się najbardziej. Co dalej? Ryby. Ryby tutaj też pływały już bardzo różne. Najdłużej tutaj wytrzymują prystelki. One pływają no już prawie 2 lata, takie weteranki. Bardzo ładna ryba, mam do niej sympatię. Jedna też z pierwszych ryb, które trzymałem w zbiornikach. Polecam wszystkim tą rybkę ze względu na to, że naprawdę jest ładna, chociaż srebrna by się wydawało. Jeśli się jej przypatrzymy, to ma sporo takich fajnych kolorystycznych niuansów. Tutaj teraz pływa Brzanka Titea, odmiana Weloniasta. Ja nie jestem jakimś zwolennikiem takiego modyfikowania ryb, no ale czasem coś mi wpadnie w oko i stwierdzam, że na przykład kolor jest tak cudowny, że warto by tą rybę było mieć. No, co dalej? Z dużych ryb są guraminy mozaikowe, oczywiście otoski i nie wiem, kilkasetek krewetek neokaridina zmiksowanych między sobą, bo taki odrzut, to co gdzieś tam z akwarium, w które hoduję te krewetki, mi się nie podoba, no to ląduje sobie tutaj w akwarium i sobie żyje jako służba sprzątająca, więc mamy tutaj krewetki we wszystkich kolorach tęczy. Pojawiają się od czasu do czasu jakieś yellowki, jakieś green jade'y, jakieś black'i, ale większość to są takie po prostu najzwyklejsze kundelki. Co jeszcze z roślin? Blixa, która tutaj doskonale sobie radzi. Ja ją kiedyś stąd wyciąłem całkowicie, nie było Blixy. Przez miesiąc, może dwa. Gdzieś została jedna sadzonka, tak fajnie się rozrosła. Co więcej, jeszcze gdzieś tam pojedyncze jakieś kryptokorynki sobie rosną, gdzie posadziłem. Generalnie pozwalam tutaj roślinom, żeby rządziły. Ja tylko delikatnie odsłaniam skały i podcinam to, co gdzieś tam za bardzo zdziczało. Jak się przyjrzycie później na filmie, są tutaj glony, jest trochę krasnorostów, jest trochę zielenic punktowych, ale tak jak mówię, akwarium ma ponad 2 lata. Podłoże jest już starym podłożem, więc takie rzeczy mogą się zdarzyć. Natomiast ilość, że tak powiem, plusów ciągle przeważa w tym zbiorniku, żeby go nadal trzymać. Co więcej, no podkreślam to w wielu filmach. Ja lubię takie akwaria, przy których wiele nie trzeba pracować, a wyglądają przyzwoicie. To jest taki zbiornik właśnie wpisujący się doskonale w tą konwencję. Nie ma przy nim naprawdę wiele pracy. Nawożenie, o to jest jeszcze ważne. Ja tutaj nawożę, tak jak i akwarium roślinne, o którym wam mówiłem, troszkę zmodyfikowanym nawożeniem, ale podstawą to jest nawóz z tropiki, który daję codziennie. Raz w tygodniu dodaję jeszcze karbo w płynie, mimo wszystko, że jest tutaj, mimo tego, że jest tutaj CO2, ale to karbo daje, bo też tam troszkę pomaga mi walczyć z glonami. Dodaję też raz w tygodniu żelazo. No i w zasadzie tyle. Woda jest oczywiście RO, mineralizowana mineralizatorem z WIMI. Tutaj się nic nie zmienia. Ja, jak mówiłem, lubię ten mineralizator i jak tylko mam możliwość, to go stosuję. No i w zasadzie to wszystko. Dwutlenek węgla 24 godziny na dobę. Jak zawsze z takiej dużej buty, z rozdzielaczem. On mi zasila tutaj akurat 3 zbiorniki. Nie wiem, co jeszcze bym mógł powiedzieć jeszcze. A, jeszcze jedna roślina. Tutaj dzielnie walczy o przetrwanie ultrykularia, bo w ogóle plan, jak to akwarium zakładałem ten jakiś czas temu, to był taki, że będzie tutaj rosła tylko ultrykularia i Monte Carlo i żadnych łodygowców, tylko to. Plany się zmieniają, ta ultrykularia została wywalona, ale gdzieś jakieś szczepki zostały i dzielnie walczą o przetrwanie. Tutaj wyrasta jeszcze glossostigma, bo kiedyś to akwarium też zarastało całe glossostigmą i tak samo jak ta ultrykularia, ta glossostigma została wywalona, ale gdzieś nie cała i też przerasta. Takie mi robi niespodzianki. Zresztą ja też glossostigmę lubię. Polecam wam, taka trochę zapomniana roślina trawnikowa, a mimo wszystko wdzięczna, niewymagająca, szybko zarastająca i tak samo jak Monte Carlo, może zarówno rosnąć na podłożu, ale też się piąć po skałach, czy ładnie dekoracyjnie spadać z tych skał w dół.
Z mojej strony to chyba wszystko. Jeśli macie pytania, to oczywiście pytajcie pod filmem. Łapki w górę i subskrybujcie, to też normalnie. I piszcie propozycje, czego byście się chcieli jeszcze dowiedzieć. Mi jest wtedy naprawdę dużo łatwiej coś tutaj zrobić, jeśli wiem, czego oczekujecie. Z mojej strony to chyba wszystko. Trzymajcie się cieplutko. Dobrej nocy, bo nagrywamy wieczorem. Trzymajcie się, hej.